Z nami jest pan Dominik Midak, właściciel większościowy akcji w Arce Gdynia. Panie Dominiku, dzisiaj bardzo ważny dzień dla naszego klubu, bo zmiany na stanowisku prezesa nie dokonuje się na co dzień, a przyjście takich piłkarzy jak Marko Wejinowicz, o czym dowiedzieliśmy się przed paroma chwilami dzisiaj, to też istotna zmiana w kadrze sportowej zespołu. Zgadza się, krok ku lepszemu, krok ku temu, żeby zbudować silną i stabilną Arkę. Od strony prezesa administracyjnie i od strony sportowej, między innymi taki, a nie inny ruch, Marko Wejinowicz, zawodnik, którego kontraktujemy na 3 sezony, zawodnik, który będzie kręgosłupem drużyny, wokół którego będziemy mogli budować ten zespół. Budować. Czasu niewiele, bo okienko transferowe niedługo się zamyka, ale rozumiem, zdążymy jeszcze w kolejnych ruchach drużynę sportowo wzmocnić. Budować. Miałem na myśli też i przyszłe lata. Natomiast na chwilę obecną poczyniamy też ruchy, żeby tą drużynę wspomóc też od strony ofensywnej. Ze względu na to, że jeden zawodnik w tym momencie niczego nie zmieni, potrzebujemy też mieć jak strzelać bramki. Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, miesiącach po klubie Arka Gdynia? Jak polski rynek, polska ekstraklasa może odebrać Arkę w najbliższych miesiącach? Z mojej perspektywy, gdybym patrzył na to z zewnątrz, odebrałbym to jako taki komunikat: ok, nie poddają się, podejmują rękawice i nawet nie to, że będą dzielnie walczyli o to utrzymanie, ale takimi ruchami transferowymi pokazują, że ich nie interesuje dół tabeli, tylko chcą walczyć o wyższe cele. I ze względu na to też mamy jeszcze kilka dni, a jeżeli trener i dział sportowy uzna, że tą drużynę trzeba będzie dokompletować zimą, takie ruchy też będziemy musieli poczynić. Zatem pozostaje trzymać kciuki za powodzenie tych działań. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki. Z nami jest pan Grzegorz Stańczuk, nowy prezes Arki Gdynia od dzisiaj. Prezesa w klubie nie wymienia się na co dzień, więc taka zmiana musi oznaczać również kolejne zmiany także na tym, w tej części sportowej, ale oczywiście nie tylko. Czego możemy się spodziewać po zmianie, po pana osobie w zarządzie klubu Arka Gdynia? To, co mnie sprowadza do Arki Gdynia, to ambicja tego, żeby rozwinąć ten klub, dlatego że uważam, że rozwój w życiu jest najważniejszy, trzeba się rozwijać, stawiać sobie cele i je osiągać. Ja to robiłem zarówno w życiu sportowym, bo jestem byłym sportowcem, jak i w życiu zawodowym. Czy to pracowałem w jednej firmie, czy też w ekstraklasie, zawsze trzeba sobie stawiać jakieś cele. I pierwszym, tak naprawdę, najważniejszą rzeczą jest to, że dostałem bardzo mocne zapewnienie od właściciela Dominika Midaka, że strona sportowa w ciągu tych najbliższych kilku dni, które zostały, okienka transferowego, zostanie mocno wzmocniona, no bo to jest baza tak naprawdę klubu, tak? Strona sportowa. Ja ze swojej strony najbliższy czas spędzę na tym, żeby zrobić analizę tego, jak funkcjonuje klub i żeby usprawnić te działania, które są, żeby usprawnić komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, żeby polepszyć finansową strukturę klubu. Tylko do tego trzeba się przygotować. To nie są działania, budowanie strategii to nie jest tydzień, dwa, miesiąc, tak? To na to potrzeba czasu. I ja ten czas od właścicieli dostałem. Wszystko przeanalizujemy razem z pracownikami klubu, bo oni wiedzą, co tutaj się dzieje. Wyciągniemy wnioski. Zaplanujemy strategię długoterminową, będziemy się jej trzymać konsekwentnie, bo konsekwencja obok ambicji w życiu uważam, że jest jedną z najważniejszych rzeczy. Pozostaje życzyć powodzenia, bo pański sukces to sukces Arki Gdynia i sukces tego miasta i jej kibiców. Życzymy powodzenia jeszcze raz.